Kolejny dzień na mojej fast foodowej diecie. Dzięki za komentarze, czekam na kolejne. I tak, zgodnie z sugestiami nabyłem dzisiaj drogą kupna kebabową tortillę. Faktycznie takie dość fajne jedzonko, nawet mi posmakowało. Tylko ma jedną wadę, kurnia 12 zeta kosztuje, a 12 zeta to już mi trochę burzy budżet, bo za 8 to już nie wiem, co ja dzisiaj tutaj wymyślę, także to będzie pierwszy... Ojejże! Ciole! To będzie pierwsza część tego filmu, bo po południu jeszcze z Łysą wybieramy się do sklepu, także skorzystam z okazji, że nie będę brał nic na wynos, tylko sobie potem dokupię coś na ciepło. Aczkolwiek za 8 to chyba za bardzo nie poszaleję. Kolejną sugestią było to, bo mówiłem Wam w poprzednim odcinku, że takim efektem ubocznym tego, że się ograniczyło ilość przyjmowanych produktów, w moim przypadku było to, że zanim zjem sobie śniadanie, na przykład dzisiaj śniadanie zjadłem o godzinie 14, to no, zapach zdechłego borsuka z ust jest dość mocno wyczuwalny i dostałem informację i cynk, że na takie problemy trzeba sobie kupić cynk organiczny do ssania. Także nabyłem sobie dwa takie cynki organiczne, jeden i drugi, bo nie wiem, który będzie lepszy, bo nie dostałem konkretnych, ale pewnie to jest to samo, nie czytałem jeszcze ulotek, ale przypuszczam, że to jest to samo, także zażyję dzisiaj cynk, bo to się zażywa po jedzeniu i przez pół godziny nie można nic ani jeść, ani pić po zażyciu tego czegoś. Mam nadzieję, że zniweluje to zapach zdechłego borsuka. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też w komentarzach piszecie, żeby robić akcję codziennego porannego ważenia. Oczywiście ja tą akcję wykonuję. Dzisiaj zrobiłem akcję i zarejestrowałem ją, żeby było wiadomo, jaka jest mniej więcej waga początkowa, a potem zarejestruję mniej więcej, jaka będzie waga końcowa. Bo po prostu nie wrzucę Wam tego do tego filmu, bo to za dużo gadać. No wstyd, kurnia, po prostu pokazywać, jak człowiek się spas. No jakieś szaleństwo. Jak się akcja powiedzie, to wtedy dostaniecie link do tego filmu, jak było na początku i teraz jak jest na końcu. Tak więc, żeby był taki dowód. Druga sprawa, wszyscy mówią, że powinien sobie jakieś tam badania zrobić, także też może jak ta dieta... No cóż tutaj mówić, po 4 dniach to jest jeszcze krótka sprawa, zobaczymy po miesiącu, po 2, po 3, po roku. Może wtedy faktycznie udam się na badania, jakieś badania robiłem w tym roku, nie wiem w jakim miesiącu, przypuśćmy chyba marzec, kwiecień, jakoś tak, to może je uznam jako referencyjne, bo nie będę teraz chodził się kół, bo jakoś mam wstręt do tych wszystkich lekarzy. No i zobaczymy po przejściu tej mojej diety, jak to będzie wyglądało. Dobra, nie przynudzam, będzie jeszcze druga część z popołudniowego... po popołudniowej wyżerki. No i tyle. O matko, ale zeszło. Wejście z kobietą do sklepu dużego, do galerii handlowej, gdzie jest 5000 sklepów, to jest po prostu jakieś szaleństwo nieprawdopodobne. No i najlepsze jest to, że w tych sklepach zazwyczaj, pomimo tego, że jest 2 kwadryliony różnego asortymentu, to nie ma nic, co by akurat podpasowało i wszystko jest nie takie jak trzeba. Nie, faceci chyba mają jakoś prosić, szczególnie ja. Ale nic, wracamy do mojego popołudniowego jedzenia. A więc wygląda sprawa następująco, że... Nie, wąsko tu, a jak tralala. Że... No zostało mi 8 zeta, a za 8 zeta to się jakoś niestety nie poszaleje. Tak więc wybór padł na McDonalda i znalazłem tam po 4 zeta kurczak burgery? Coś takiego. Chyba tak, jeśli dobrze pamiętam. Mam to gdzieś na filmie, pewnie on się wyświetla, a teraz nie pamiętam. Także chicken burgery wskoczyły, także dzisiaj akurat równe 2 dyszki wykorzystałem. 12 rano i 8 po południu. No i zaczynam przeżuwać te cukierki, co mówiłem, cukierki, te pastylki jakieś. Trochę są miętowe, ale taki generalnie niezbyt przyjemny smak. Zaraz wyjadę na zewnątrz, zobaczymy, czy będzie cokolwiek widać, bo to już zima idzie za pasem. 20:30, ja cię kręcę.
Także dzisiaj pewnie film wstawię arcy późno. No ale tak to już bywa. 20:30, nagrywałem jeszcze w takich warunkach oświetleniowych. Zobaczymy, czy w ruchu miejskim to się może nagrać. Także powiem szczerze, że już w galeriach, nie wiem, no tutaj przynajmniej w tej Echo w Kielcach nie ma w ogóle ruchu. Takie pustki, że można powiedzieć, że przeciąg na korytarzu. Nawet w food courcie nie było kolejki. Co zawsze też 500 osób czeka w kolejce na kupienie jakiegoś trującego, niedobrego fast fooda. Dzisiaj luz, no i pochodziliśmy po sklepikach. Tak jak już vloguję, to dzisiaj też jeszcze może podsumuję ten dzień. Także przelataliśmy po całym sklepie, pochodziliśmy do sklepików. No i niestety niewiele się trafiło. Mieliśmy pochodzić za swetrami, to oczywiście żeśmy oglądali spodnie, kozaki. No wszystko żeśmy oglądali, co tylko można było, oprócz tych swetrów, bo wszystkie były nie takie jak trzeba. No i poszliśmy po sweter, a kupiliśmy okulary do pływania. Nauka jazdy stoi. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Także dobra, nie przynudzam dalej. Specjalnie chciałem jeszcze tak troszkę przeciągnąć, żeby zobaczyć, czy mnie tutaj z lampy złapią. Także nie przynudzam, tym bardziej, że mam telefon.